Tak. Duża złość, frustracja i ogromny niedosyt. Mówi się bardzo często, że najważniejsze po strzeleniu bramki jest te pierwsze 5 minut, żeby opanować emocje na boisku, opanować nerwy i uspokoić grę. No cóż, ten mecz się bardzo szybko potrafił w drugiej połowie szczególnie obracać. Można powiedzieć, że z nieba do piekła i z powrotem. Straciliśmy dwie bramki. Po wcześniejszym wyjściu na prowadzenie straciliśmy dwie bramki i zaczęliśmy przegrywać to spotkanie. Udało nam się wyrównać, no i wtedy był ten moment, że trzeba było tą grę troszkę uspokoić, bo naprawdę trzeba było się nabiegać, nawalczyć, żeby tą bramkę strzelić. No i nie udało nam się chyba w ciągu 2 czy 3 minut po strzeleniu bramki wyrównającej. Traciliśmy bramkę. Jak już wspomniałeś, rzeczywiście na wyjeździe strzelając dwie bramki jest to duży wyczyn i no i rzeczywiście, jeżeli nie można wygrać spotkania, trzeba uszanować remis i powinniśmy, wydaje mi się, tą szczególnie tą końcówkę lepiej przypilnować. No tak, na pewno zdajemy sobie sprawę, że biorąc pod uwagę ten sezon, no można powiedzieć, że bardzo dziwny sezon dla wszystkich. Dużo przerw w tych meczach, mało tych regularnych meczów, jakieś problemy zdrowotne, lockdowny. Na pewno jest ciężej ustabilizować grę. I w tym momencie, kiedy wydawało się, że my idziemy do przodu, bo dzisiaj z boku boiska, ja dzisiaj wchodziłem na mecz z pozycji piłkarza rezerwowego, wyglądało to, że idziemy do przodu i fizycznie, i piłkarsko. Wiadomo, to jeszcze nie były żadne fajerwerki, ale już kroczki do przodu i należało właśnie dzisiaj, jeżeli tego spotkania, jak już wspomniałem wcześniej, nie udawało nam się wygrać, to uszanować ten remis i szczególnie tą końcówkę po prostu lepiej troszkę przypilnować. Nie, no wiadomo, że jest jakaś hierarchia w zespole, są piłkarze, którzy te stałe fragmenty wykonują. No ja jestem w zespole od niedawna, więc rzeczywiście i przychodziłem już po okresie przygotowawczym, kiedy już te schematy, kiedy już te treningi były w trakcie. Także pracowałem na treningach, no gdzieś jestem też w kręgu tych piłkarzy, którzy te stałe fragmenty mają wykonywać. Dzisiaj czułem się pewnie i wziąłem to po prostu na siebie.